Cześć, tu twórca. Tylko te kamzowane ryby mogę przechowywać w siatce zanurzonej w wodzie, jednak najczęściej ryby po zrobieniu ogłuszam i przechowuję nad brzegiem w cieniu wśród zielonej roślinności. Gdy chcę zrobione ryby zachować przy życiu jak najdłużej, nawet do następnego dnia, zwłaszcza gdy temperatury są dosyć wysokie, mogę improwizować i przetrzymywać ryby w wodzie na uwięzi. W tym celu wykorzystuję kawałek linki. Jeden koniec wiążę odpowiednim węzłem do kołka wbitego przy brzegu. Mogę także w tym celu wykorzystać odpowiednią roślinność. Na drugim końcu utworzona jest pętla, na której znajduje się ryba. Wolny koniec linki przechodzi pod pokrywą skrzelową. Wychodzi przez otwór gębowy. I dalej przekładam przez niewielką pętelkę utworzoną na końcu. Delikatnie zaciągam. Wolny koniec wiążę odpowiednim węzłem, tak jak już mówiłem. W tym celu mogę wykorzystać na przykład odpowiednią roślinność. Tutaj kawałek suchej olchy. I ryby wpuszczam do wody. Trzeba pamiętać, że ryby trzymane na uwięzi będą się męczyć, dlatego należy z tego korzystać w sytuacjach, powiedzmy, wyższej konieczności. I druga rzecz, ryby należy przetrzymać w takim miejscu, by wykluczyć na przykład atak innych ryb drapieżnych. Więcej w trakcie szkoleń. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia.